Witam wszystkich. Dzisiaj będzie brytyjska racja żywnościowa na 24 godziny. ORP menu numer 2. Część druga. Więc zapraszam do dalszego oglądania. Danie 300 gramowe, typowe angielskie śniadanie, czyli fasola, kiełbaski, boczek i jajko. Zobaczymy, jak to wygląda. Wystarczy to tylko podgrzać. Niestety podgrzewaczy w angielskich daniach nie ma. Nie wiem czemu. W 12-godzinnych racjach akurat jest. Tu by się przydały 3 sztuki. Najwidoczniej za drogo by to wyszło. Więc trzeba sobie podgrzać w inny sposób. Napój. Gorąca czekolada. O smaku pomarańczowym. Zalewamy całość 500 ml wody. Tego kakao tutaj dość sporo było. Tego proszku. Tu dałem wody nieco mniej. Powinien być lepszy smak. I tak danie wygląda po podgrzaniu. Mamy fasolę w sosie pomidorowym. Są też kiełbaski. A raczej powiedziałbym takie mini paróweczki. Boczek też jest w kostki pokrojony. No i tu gdzieś powinno być jajko. Jest jajko. W formie takiego omleta. Nawet smaczne. Ten omlet jajeczny jest znacznie smaczniejszy niż ten, co był w kanadyjskiej racji. I już całkowicie super ten, co był bardzo, bardzo dawno w amerykańskiej racji. Tam to było nie do zjedzenia. Mamy sos tabasco, więc trochę dodamy. Musi starczyć na wszystkie dania. Sos pomidorowy jest taki gęsty, dość mocno wyrazisty. Z boczkiem bardzo dobrze smakuje. No te paróweczki jeszcze ujdą w smaku. Nie są jeszcze takie aż najgorsze. Omlet z jajka.
całkiem przyjemne danie. I można to zjeść nie tylko na śniadanie, ale również i na obiad. Sos Tabasco dodał takiej lekkiej pikantności. Taki akurat jak ja lubię. Danie jak najbardziej ok. No i gorąca czekolada. Czuć kakao. Czuć taki posmak pomarańczowy. Jest lekko słodkie, pomimo że nalałem nieco mniej wody. Nie jest to przesłodzone aż tak mocno. Jak najbardziej ok. Napój cola. Na 500 ml wody. Na opakowaniu napisane jest, że zawiera cukier i jeszcze aspartam. Skoro dali już cukier, to po co jeszcze aspartam dodają? Tego kompletnie nie rozumiem. Baton owsiany z żurawiną. Tak to wygląda. Trochę jest lepiący. Żurawinę widać. Całkiem sporo jej tu jest. Główny składnik to oczywiście płatki owsiane. Dość mocno jest słodki. Żurawina jest wyczuwalna. Bardzo dobry baton. To się dość słabo chyba rozpuszcza. Kolor przypominający Coca-Colę. No to chlub. No raczej nie smakuje to ani jak Coca-Cola, ani jak nawet Pepsi-Cola. Taki powiedziałbym trochę dziwny smak. W sumie pierwszy raz taki piję, więc za bardzo nie mam z czym to porównać. Nie jest to nawet takie złe. Ale raczej Coca-Colą tego bym nie nazwał. Ale ogólnie napój może być. Jest lekko słodki, więc może być. Napój grejpfrutowy.
na pół litra wody. Tym razem jest to wyprodukowane w Wielkiej Brytanii. Niestety jest z aspartamem, a szkoda. No i na deser mamy pudding imbirowy, 200-gramowy z sosem imbirowym. Niektórzy to podgrzewają, ja zawsze to jem na zimno. Więc otwieramy. W sumie pierwszy raz takie coś będę jadł. W dotychczasowych racjach jeszcze się z takim nie spotkałem. Bardzo mocno wyczuwalny imbir. To jest takie coś podobnego do ciasta. Być może rzeczywiście to trzeba podgrzewać, aby się roztopiło. Jest miękkie, lekko słodkie i bardzo mocno wyczuwalny imbir. Tu jest chyba ten sosik. Pewnie podgrzany to byłby sos. A z tego jest taka galaretka. Całkiem niezła. Ogólnie może być, chociaż ja bym wolał tutaj inne smaki niż imbirowy. Po prostu tu jest za dużo imbiru w imbirze. Ale oczywiście zjeść się da. Nie jest to aż takie mocno złe. Jak na pierwszy raz może być. No i sam napój. Jeszcze trochę go wymieszam. No akurat w tym napoju ten aspartam nie jest wyczuwalny, bo w niektórych dość mocno to czuć. Jest minimalnie słodkie, ale bardziej takie kwaskowe. Smak wyśmienity. Chociaż napoje z niemieckiej racji, gdzie jest też grejpfrutowe, jest nieco lepsze od tego. Ale ten też się nada. Czas na kawę. 1,5-gramowa. W poprzedniej racji 24 godziny pokazałem inną kawę. Więc
Teraz, aby nie dublować, pokazuję drugą. W każdej racji są dwie sztuki, dwa rodzaje. Nie taki pył, tylko takie granulki. Do tego mamy śmietankę. No i cukier. Czekamy, aż woda się zagotuje, a tymczasem tuńczyk z makaronem po meksykańsku. Danie 300 gramowe. Wyprodukowano w Tajlandii. Czyli musi być dobre. No i do tego też niestety nie ma podgrzewacza. Trzeba sobie kombinować samemu. Jak to podgrzać. I zalewamy kawę. W granicach 180 ml wody. Taka ilość do takiej małej kawy w zupełności wystarczy. I tak się przedstawia kolejne danie po podgrzaniu. No, główny składnik to tuńczyk. Takie dość spore kawałki, więc nierozdrobniony. Makaron świderki, czerwona fasola, kukurydza, czerwona papryka i dość sporo oleju. Więc próbujemy. No, po meksykańsku to liczyłbym, że to trochę jest nieco palące. Jest to w sumie dobrze doprawione, ale takiej lekkiej pikantności mi tutaj brakuje. No, jeszcze widzę zieloną, raczej żółtą paprykę, czyli są dwa rodzaje papryki. Dodam trochę jeszcze tabasco. Nie za dużo. No teraz jest o wiele lepsze. Tuńczyk bardzo dobry. Makaron dobrze zrobiony. Nierozgotowany. Ogólnie całość jak najbardziej smakowita. Chyba, że ktoś nie lubi ryb. To już nie mój problem. Ja akurat ryby lubię i jak najbardziej mi to danie smakuje. Całkiem sporo jest tutaj składników. Więc raczej nic tutaj nie oszczędzali. W końcu wyprodukowane w Tajlandii. Pewnie jakby było gdzie indziej, to mogłoby być gorzej. Danie wyśmienite. No i kawa.
akurat ten rodzaj kawy piję pierwszy raz. No w zasadzie drugi, bo w poprzedniej racji była. Jest taka aromatyczna, bardzo dobra w smaku, jak na oczywiście kawę instant. Jak najbardziej może być. Z tą śmietanką bardzo dobrze smakuje. Napój energetyczny, owocowy. Smak truskawkowy. Na pół litra wody. Na opakowaniu napisane, że trzeba gorącą wodę. No ja mam niestety zimną. Jest dość ciepło, więc chcę się napić czegoś zimniejszego niż gorącego. Mam nadzieję, że mi się to rozpuści. Już czuję zapach. Taki właśnie truskawkowy. Niech to trochę się porozpuszcza. Zajmiemy się czymś innym. Krakersy brązowe. Trochę się pokruszyły. Sześć sztuk w opakowaniu. Całkiem niezłe w smaku. Nie są ani słone, ani słodkie. Chociaż bardziej pod słodkie to podchodzi. Ale bardzo dobry smak. Kruche, chrupiące. No i mamy jeszcze do tego coś. Ser cheddar. Coś jakby podobnego jak w amerykańskiej racji. Ale to jest wyprodukowane... Oczywiście, USA. Dla Brytyjczyków. Tylko nieco inne opakowanie. Ale trochę podobne. No już widać podobieństwo do tamtego. W smaku identyczny jak amerykański. Skoro to tam wyprodukowali. Lekko słony. Miękki. Ale ogólnie może być. Chociaż ja wolałbym ten ser z czymś innym. Z papryczką albo z boczkiem. Ale jak ktoś jest fanem sera, to na pewno to polubi. Masło orzechowe. Też producent USA dla Wielkiej Brytanii.
podobne opakowanie, więc smak pewnie taki sam. No dzisiaj jest ciepło, to się to wszystko roztapia. Ślinka leci. Bardzo dobre masło. Czuć orzechy. Mięciutkie, roztopiła się od gorąca. Kremowa konsystencja. Identyczne jak te w amerykańskich racjach. Tylko do tego dżemu tutaj brakuje. No ale nie ma. Widocznie Brytyjczycy takiego czegoś nie jedzą. Połączenie dżemu z masłem orzechowym. Wyśmienite. Zwłaszcza w połączeniu z tymi krakersami. No, mam nadzieję, że mi się to roztopiło. Rozpuściło raczej. Kolor podobny do truskawki, więc pijemy. Mocno wyczuwalny smak truskawki. Nie jest to zbyt słodkie. Także lepiej więcej wody nie nalewać. Dobrze się rozpuściło w zimnej wodzie. Wyśmienity smak. Taki odświeżający. Naprawdę świetny napój. Kolejne danie 300-gramowe do podgrzania. Tym razem jest to makaron z kurczakiem i grzybami w kremowym sosie. No i tutaj też trzeba sobie kombinować, jak to podgrzać, bo podgrzewacza niestety nie ma. Herbata śniadaniowa. Chociaż niekoniecznie trzeba wypić taką na śniadanie. Może być i na obiad. W poprzedniej brytyjskiej racji pokazywałem inną. Tak, żeby nie dublować. Tu jest druga wersja. Trochę cukru. A może trochę jeszcze więcej. I zalewamy wrzątkiem. W moim przypadku będzie to około 300 ml wody. Ja nie muszę mieć aż tak bardzo mocno mocnej. Jak ktoś chce, może sobie zalać to na 200 ml. Za dużo też nie można nalewać, bo nie będzie dobrego smaku. I danie po podgrzaniu. Od razu dodam resztę tabasco.
No i co my tu mamy? Jest kurczak. Nawet spory kawałek. Mięciutki, bardzo dobry. Makaron świderki. Dobre, nierozgotowane. Pikantne od Tabasco. Wszystko jest w takim gęstym sosie. Pieczarki tutaj też widać. Tu jest nawet spora pieczarka. I to chyba wszystko. Nic ja tu więcej nie widzę. Ten sosik jest bardzo dobry. Taki właśnie kremowy, grzybowy. No, kurczaka też już tutaj go całkiem sporo. Bardzo dobry smak. Tabasco jeszcze polepszyło te danie. Jakby nie było Tabasco, to na pewno trzeba by tu dodać nieco pieprzu. Świetne danie. Naprawdę świetnie zrobiony sosik. No i herbata śniadaniowa czarna, która dla mnie jest na obiad. Bardzo dobra. Pomimo, że nalałem dość sporo wody, nadal smak jest i aromat wyczuwalny. Takiej naprawdę świetnej herbaty. Nie jakiejś tam lury taniej. Danie i herbata jak najbardziej ok. Mus owocowy. Wyprodukowano w Belgii. Mamy tu jabłko, kiwi, banan i sok. Nie wiem jak to będzie po polsku. Passion fruit. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Ale nieważne. To jest jak takie muski dla dzieci. No dokładnie tak to wygląda. Niezbyt apetycznie. Dość mocno wyczuwalny banan. Jest to dość słodkie. Ale nawet smaczne. Mniam, mniam. Taka po prostu tubka do wysysania. Na przykład podczas marszu. Świetna sprawa. Bardzo dobrze smakująca. Gumy. Powinno być chyba 10 sztuk. No i jest. Takie malutkie. Słodkie. Bardzo dobre. Mamy też paczkę zwykłych chusteczek. Może też to posłużyć jako papier toaletowy. Podpałka do ogniska. Tabletki do dezynfekcji wody. 6 sztuk.
każda na 1 litr wody. Chusteczka nawilżona, dwie sztuki takie mamy, dość sporych rozmiarów, bez alkoholu, antybakteryjna, bardzo dobrze nasączona i dobrze czyści ręce czy inne części ciała. Woreczek z zamknięciem strunowym na niezjedzoną część jedzenia albo po prostu na śmieci. No i jeszcze będzie test zapałek sztormowych. W ostatniej racji niezbyt dobrze one się paliły. Zobaczymy, jak dzisiaj to pójdzie. No dosłownie jaja jakieś. W poprzedniej racji też jedna się nie chciała zapalić, druga się zapaliła. Tu się już jak widać złamało. Nie wiem kompletnie, co jest z tymi zapałkami. Kilka lat temu miałem takie racje, to wszystkie zapałki paliły się od pierwszego razu. Kompletnie nie wiem, co tutaj się stało. Najwidoczniej jakieś dziadostwo tutaj dodali. Widocznie te wcześniej były znacznie lepsze. I to by było na dzisiaj wszystko. Więc do następnego filmu.